Hej, witam was, z tej strony ja, Zgot, a oto fragment rozgrywki, którą grałem w Absolver, był darmowy weekend ostatni. I muszę przyznać, że ta gra mi się bardziej spodobała, niż wydawało mi się, że mi się spodoba. Nie kupię jej, bo nie spodobała mi się na tyle, żebym wydał na nią tyle pieniędzy. Ale muszę przyznać, że jest całkiem fajna. Zacząłem od śmiesznego buga i tutaj widzicie, jest też problem podczas walki ze spadaniem z platform i na samym końcu również zwieńczam przedstawieniem, że też tak się wydarzyło. Szedłem, spadłem gdzieś i powiedziałem sobie: okej, dobra, dość, mam już tej gry. To jest takie, to jest strasznie głupie wyrażenie, to jest gra w stylu Dark Souls. Jest otwarty świat, mamy checkpointy, mamy zadania do wykonania, a konkretnie te zadania to pokonanie konkretnych wrogów. Wrogów, którzy są ustawieni w wydzielonych dystryktach, w dzielnicach. Tutaj też było bardzo śmieszne. System walki jest wykonany, jeżeli miałbym do czegokolwiek porównać, do God Hand, ale God Hand miał o wiele więcej ciosów, więcej połączeń. Tutaj przyspieszyłem, właśnie to jest trening. Można, może tak, tworzy się na początku postać, wybiera się jej jak to pochodzenie, nie wiem czym to się różni, szczerze mówiąc, pochodzenia, chyba tylko kolorem skóry, i potem się wybiera styl walki i wszystkie style walki różnią się od siebie, polegają one na, ja wybrałem, nie pamiętam jaką metodę walki, szczerze mówiąc, ale ona polegała na tym, że jeżeli ruszę prawą gałką, prawym analogiem w momencie, o, ten koleś używa tego samego właśnie, przeciwnik, tutaj niechcący uderzyłem gracza. Jeżeli ruszę prawym analogiem w tym momencie, to odzyskam życie, które mi odebrał w danym momencie właśnie przeciwnik. Tu walczę z graczem, zupełnie bezsensownie, bo mam wrogie nastawienie ustawione. Właśnie nie powinno się atakować ludzi z tej samej kasty, zdaje się, nie jestem pewien. Ta osoba chyba walczy w ogóle innym stylem, nie wiem czemu, bo to są obywatele jakiegoś świata. Nie zostaje to wyjaśnione za bardzo, dlaczego. To nie jest, ten filmik to nie jest jedno ciągłe. O, właśnie, widzicie, nie mogłem anulować swojego ataku i spadłem razem z przeciwnikiem, którego zrzuciłem. Są style walki polegające na unikaniu, na blokowaniu, znaczy blokować mogą wszyscy. To naprawdę ciężko jest wyjaśnić, bo wszystko sprowadza się praktycznie do tego samego. Oprócz tego, że parowanie, nie wiem czy w ogóle nie dostajesz obrażeń, ale zawsze masz szansę wtedy uderzyć przeciwnika. Taka scenka to jest przed jednym właśnie z bossów, bo można pokonywać wrogów razem z innymi graczami, ponieważ jak mówiłem, to jest gra w stylu Dark Souls, że świat, tylko że nie jest nawiedzany twój świat przez innych graczy, a razem go dzielicie. Nie wiem, na jakiej zasadzie polega, czy serwer ma jakąś maksymalną ilość graczy, czy poziomem jest matchmaking, który sprawia, że możesz widzieć konkretnych graczy w tym rejonie. Wydaje mi się, że raczej chodzi o serwer, bo tak to by było zbyt dziwne. O, widzieliście, tutaj próbuję, to jest blok właśnie, to jest zwykły blok, klikając L2. Ma się podział na ciosy, ma się podział na ciosy lekkie i silne. I zależnie od tego, w jakiej pozycji jesteś, masz 4 pozycje. Coś to bardzo, takie połączenie bardziej For Honor i God Hand. Matko, jakie to jest za God Hand, ta gra była świetna. Tutaj użyłem przedmiotu, który mu pasa takie dwie, jakby dwa kamyczki świecące, już nie świecące. Najważniejsze jest to, najważniejsze, no może też uniki oczywiście robić. Zależy też, jaki atak wykonasz, od pozycjonowania. I fragment, który wam przedstawiłem, przyspieszony mojego treningu, był fragmentem, który właśnie przedstawiał taki hub, jak to się mówi. To jest taki oddzielny ekran treningu, który można sobie robić łańcuchy kombosów, uderzeń. Jest dość okrojony. Porównany do God Hand jest bardzo okrojony, bo w God Hand można było robić zajebiste kombosy. I no, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to tyle, jeżeli chodzi o tę grę. Jak mówiłem, przyjemnie już grał. Mam przyjemność często łapać się na tym, że jeżeli jest darmowy weekend albo demo, to mam przyjemność grać w tę grę. Ale bardzo często zdarza się tak, kiedy zaczynam grać w tę grę. Z małymi oczekiwaniami, po prostu. Tak samo miałem Surge. Zacząłem grać myśląc, dobra, to będzie totalny science fiction rip-off Dark Souls.
A zupełnie nie. Myślałem, że będzie taka mechanika, bo grałem Lords of the Fallen, który mi się strasznie nie podobało, jeżeli chodzi o mechanikę gry. Była strasznie powolna, chyba że się walczyło kopturem. A moja jednostka, znaczy jednostka, moja postać walczyła toporem czy tam mieczem, nie pamiętam już szczerze mówiąc, bo dawno temu, ale była strasznie wolna, sztywna walka. A w The Surge byłem nigdy zaskoczony, że była płynna i w zależności od tego, jaką bronią walczysz, logiczne było szybkość przemieszczania się, też chodzi o armor oczywiście, zbroję, i szybkość atakowania, i było naprawdę ładnie zbalansowane to jak szybko atakowałeś, jaką bronią walczysz. To było bardzo przyjemne i nadal obserwuję tę grę i mam zamiar ją w przyszłości kupić. Jeżeli chodzi o Absolver, to nie wiem na jakiej zasadzie. Grałem z 2 godziny w nią i kiedy stwierdziłem, że mam dość. I szczerze mówiąc, nie wiem, na czym polega tutaj zdobywanie, jak zdobywać inne ciosy. Być może chodzi o rozwój fabuły i wtedy się zdobywa lepsze ciosy. Nie, znaczy lepsze, inne, bo nie wiem też. O, mam mało życia, ale powinienem się udać. Okej. Co jest fajne w tej grze, że jak uderzysz przeciwnika, czuć, że to uderzenie bolało, że zadało obrażenia. Minusem też tej gry jest, że nie ma żadnego... O właśnie, tutaj przyspieszyłem, bo ta gra ma duży problem, że nie ma punktów nawigacji. Coś, co Diablo rozwiązało już dawno temu. Nie tylko Diablo zresztą, ale wydaje mi się, że pierwszy raz taka było w Diablo 2? Chociaż mogę się mylić, nie pamiętam. Chyba pierwszy raz grałem w grę z punktami nawigacyjnymi w Diablo 2. Ta gra polega, Solver mam na myśli, polega teraz na tym, takie kompletne uproszczenie. Chociaż zasadnicza zasada gry w nią, całej rozgrywki tej gry, tej bijatyki, że tak się wyrażę. Idziesz od punktu A do punktu B, żeby pokonać bossa, takiego jak przede mną. Ale nie masz mapy, nie masz pojęcia dokąd iść, zwiedzasz jak w Dark Souls. Okej, z tym, że spotykasz ciągle tych samych przeciwników, odradzających się, spotykasz nerwiających cię graczy, bo bardzo często ci zwyczajnie atakują bez żadnego powodu. A jeżeli zginiesz, odradzasz się w jakimś punkcie z góry ustalonym przez grę. Nie w punkcie nawigacji ołtarzu, jak tutaj na przykład, teraz zostałem tutaj odrodzony przy właśnie ołtarzu, czy jak to się nazywa, i zostałem zaatakowany przez jakiegoś gracza. Czasami nie wiadomo czemu w jakimś różnym miejscu cię respi, że tak powiem, odradzasz się w dziwnym miejscu i nie wiesz gdzie jesteś, w miejscu, w którym cię nie było, bo stwierdza, że jest to początek lokacji, tak mi się wydaje. I powinieneś sobie poradzić, bo jesteś na wejściu. Tutaj dołączył kolejny koleś do walki. Nie, po prostu... ta gra staje się po pewnym czasie zwyczajnie monotonna. I nawet fakt, że zdobywając... On chyba chciał mnie powstrzymać przed wskrzeszeniem jej, albo zaatakował mnie zwyczajnie, bo ja go zaatakowałem. Zaatakowałem go, bo chciałem ją wskrzesić i kliknąłem kilka razy ataku przycisk. Ja bardzo teraz często gram w For Honor, bo złapałem tą darmową wersję, kiedy Ubisoft rozdawał tę grę. I sobie po prostu grywam teraz codziennie, wykonuję zadanie jakieś, dwa razy bitwa, trochę potyczek i kończę. To bardzo przyjemne w takich małych dawkach jest ta gra, chociaż się denerwują. I jestem bardzo przyzwyczajony, grając w tę grę teraz, jak widzicie, do For Honor. I znów przyspieszyłem, żeby wam przedstawić, jak dużo biegam. Po prostu spotykałem kolejnych przeciwników, którzy się jedynie czym różnią, to może kilkoma ciosami, i oni się różnią stylami walki, tak samo jak gracze. I wyobraźcie to sobie, że tutaj z kolesiem razem próbujemy ich pokonać, ale on zaatakował mnie. I teraz my próbujemy pokonać z tym innym kolesiem, tego jednego, próbujemy sobie nie wchodzić w drogę. Może skończę to, co chciałem powiedzieć, że gra próbuje urozmaicić rozgrywkę, zabawę, zdobywaniem ekwipunku. Można zdobywać bronie, które się po pewnym czasie psują, ale to za mało. Historia jest... Bardzo mi przypomina ta gra tak naprawdę Hyper Light Drifter.
tak, jest minimum opisu, a tutaj chciałem przedstawić, że można współpracować w pokonaniu przeciwników, można razem być w drużynie. Wydaje mi się, że mogą być trzy osoby max, z tego co widziałem po lewym odcinku. I niestety przegramy te starcie, bo mój towarzysz teraz nie poradził sobie z dwoma przeciwnikami, co jasne, że ciężej jest sobie poradzić z przeciwnikami dwoma niż ja sobie teraz jakoś tam radzę z jednym. Tutaj się poziomy doświadczenia, ale dzięki poziomom doświadczenia można jedynie statystyki takie jak siła, zręczność, odporność, które zwiększają, przypuśćmy, ilość paska, staminy podczas bloku, więc możesz blokować, więcej masz życia, witalność można zwiększyć. I to tyle. Z tego co widziałem, osiągnąłem... Może nie naście, ale 10 poziomów mogą osiągnąć doświadczenia, z tego co mi się wydają. Coś takiego, około 8-10, coś takiego. I nie widziałem żadnej różnorodności poza tym, że właśnie mi się zwiększała witalność, stamina, więcej mogłem blokować ciosów. Nie widziałem za bardzo żadnej różnicy. Tak samo inwentarz, jedyne co zmienia to wygląd. I a tym można oczywiście gesty wykonywać, zwiększa twoją odporność, obronę, zmniejsza twoją szybkość poruszania się, zmniejsza staminę i tak dalej. To nie ma nic nowego tak naprawdę. Chodzisz od punktu A do B, walcząc z tymi samymi przeciwnikami, czasami będąc nurtowanym przez... tutaj właśnie spadłem, po prostu biegłem przez most i spadłem w dziurę, zwyczajnie. I jesteś nurtowany przez innych graczy. Gra, jak mówię, zaskoczyła mnie pozytywnie, bo system walki jest bardzo przyjemny, ale sama w sobie nie zaciekawiła mnie. Okej, kochani, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!